ruach, 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 ruach. Ożywcze tchnienie Ojca do nas przyjdź, dawco darów mnogich do nas przyjdź, ukojenie naszych serc do nas przyjdź. Ty jesteś oblubieńcem naszych dusz, wielbimy Cię. Przybrania za synów do nas przyjdź, uosobiona miłości do nas przyjdź, oczyszczenie naszych serc do nas przyjdź. Ty jesteś oblubieńcem naszych dusz. Mówi się o nim Alter Christo, czyli drugi Chrystus. Faktycznie jest pierwszym oficjalnym stygmatykiem w Kościele. Całe jego życie jest porównywane z życiem Chrystusa, właściwie naprawdę od samego początku. Franciszek pochodził z takiej dość zamożnej rodziny. Ja myślę, że Państwo też oglądaliście wiele filmów o Franciszku, bo ich było tyle. Na początku była to taka dusza towarzystwa. Czy tak jak był dzieckiem, czy później w wieku młodzieńczym. Poza tym
no, pochodził z zamożnej rodziny. To była rodzina kupiecka. W tamtych czasach to, że się miało tytuł, wcale nie wiązało się z tym, że miało się pieniądze. Dlatego też, no, z racji swojej osobowości, ale w dużej mierze też i dzięki zasobności kieszeni, Franciszek był takim bardzo lubianym w towarzystwie dzieckiem, a później młodzieńcem. Dość powiedzieć, że żadna impreza bez Franciszka się nie odbyła. Jakieś zabawy, pijatyki. No tak jak mówię i znają Państwo historię, był taką duszą towarzystwa. Ojciec, czy ja wiem, czy rozpieszczony, może nie tak do końca, ale taki wodzirej. W każdym razie, no, rodzice, tak samo jak i my, mieli jakieś wyobrażenie o przyszłości swojego syna, a szczególnie jeżeli chodzi o ojca. W tamtych czasach, aby zdobyć powagę, a przede wszystkim tytuł, nie można było go kupić. Trzeba było o niego zawalczyć. To są czasy, kiedy tutaj na terenie Półwyspu Apanińskiego, to co już Państwo słyszeliście i ode mnie, i chociażby dzisiaj to, co mówił ten brat Augustianin, tutaj były wieczne walki między Gwelfami i Gibellinami. I podobnie to też dotyczyło samego Asyrza. O ile wcześniej jeszcze zamek, który tak majestatycznie góruje nad Asyrzem, co zaraz Państwo zobaczą, był w posiadaniu przedstawicieli rodów procesarskich, z czasem się ta orientacja polityczna mieszkańców Asyrza zmieniała. Te walki w samym mieście, ale przede wszystkim walki z sąsiednią Perugią, były częste. Tutaj znajduje się centrum franciszkanizmu. Asyż to miasto, taka matka i głowa wszystkich zakonów opartych na regule franciszkańskiej. Rivo Torto to tu. Asyż to także siedziba diecezji, czyli siedziba biskupa, głównych władz zakonu, ale także siedziba diecezji. A nie, przed nami są karczary. Dobrze, dobrze. Czyli przyjedziemy obok kościoła, gdzie znajdują się właśnie te ereny, w których mieszkali pierwsi franciszkanie. Tutaj po prawej stronie. I tutaj są a propos brązowi. Brązowi opiekują się tym miejscem. Natomiast na górze, w tym głównym mieście, widzą też Państwo kościół zwieńczony kopułą. Widać? I teraz sukcesywnie takie spotkania w Asyżu się odbywają, także i za pontyfikatu Franciszka. Generalnie wszystko to, co znajduje się po lewej stronie, a więc ta górna bazylika i całe zabudowania klasztoru, są pod władaniem, są własnością Stolicy Apostolskiej, pod opieką Klarysy. I usiądziemy w ciszy i tam o tą ciszę odmawiać żadnej modlitwy, tylko po prostu usiąść. I nagle okazuje się, że, ja przepraszam, ale czaszka dymi. Nagle słyszy się własne myśli. Podobne doświadczenie można przeżyć i w samym tutaj, gdzie jest Bazylika Świętego Franciszka. No Włosi jacy są, to są. No na pewno będzie takie chwile. I zapomniecie o wszystkim. Naprawdę nie trzeba tutaj mówić jakichś regułkowych modlitw. Tylko zaczniecie myśleć. Proszę Państwa, w 97 roku, kiedy było to wielkie trzęsienie ziemi, sama góra, na której stoi cały kompleks zabudowań klasztornych i bazylika, można powiedzieć, że ona się rozstąpiła. Tu olbrzymia przestrzeń na placu. Zaraz po trzęsieniu ziemi nie było w ogóle zwiedzania bazyliki. Przez długi czas w ogóle tam nawet ojcowie nie oprowadzali. Te grupy były wprowadzane do takich pomieszczeń, tam opowiadali o świętym Franciszku, opowiadali, co zobaczy się na ścianach, a później w ciszy tylko przechodziło się przez dolną i górną bazylikę. Miłość nie jest kochana.
jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Franciszkański skład. 800 lat na scenie, różne habitu, odcienie, te same. Za Syżu nie jedno pokolenie, on ciągle aktualny, nie podlega przecenie. Mocne, radosne, świętych MC uderzenie, prostoty głoszenie. Siostry święte jak Kinga czy Klara, braci zastępy uśmiechniętych, wiara, nadzieja i miłość w nich ciągle działa. Bożych komandosów dywizja niemała, Franciszek, Antoni i Bonaventura. Z nimi nie straszna żadna awantura, wichura, tortura, ani mikstura trująca. Lub nawet szumy w rurach franciszkańskich świętych, nowa subkultura. Jak Józef z Kupertynu, Maksymilian Kolbe. Jak zechcą pomóc, nie będzie źle. Reggae w sercu mieli z Ewangelią turnę, wpatrzeni w lignowite życie na summa cum laude. Zapomniana miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana, a miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Bożą miłość głosić chcieli żyjący, śpiewając prekursorzy rymowania. Światu ogłaszają, że Bóg czeka na nas. Tęskni i woła, pragnie się spotkać, krzyczy raz po raz, wszędzie go słychać. New York i La Paz. Czy gdy wdrapujesz się na jakiś większy głaz jak K2, on przy tobie trwa. Tęskni i woła. Więc średniowieczną mocą rymowana inwazja, jak ułańska niemalże franciszkowa fantazja, do głoszenia Ewangelii dobra każda okazja, ewangeliczny desant, radosna perswazja, Ameryka, Europa, Afryka czy Azja. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana. Nieznana, ta miłość czeka na nas. Miłość nie jest kochana, miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Franciszkańska szkoła rymu, nowy gatunek niż trunek na frasunek, lepszy meldunek o niebie. Franciszkowy rytm wyznacza kierunek, ekwipunek na drogę, Bożej łaski ładunek. Łaska za darmo, na zero rachunek, dla świętych MC respekt, to znaczy po prostu szacunek. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas. Miłość nie jest kochana, ta miłość jest zapomniana. Miłość, miłość niechciana, ta miłość czeka na nas.
Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje. I niech Cię obdarzy pokojem, pokojem. I niech Cię obdarzy pokojem, pokojem. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje. I niech Cię obdarzy pokojem, pokojem. I niech Cię obdarzy pokojem, pokojem. Niech Cię Pan błogosławi i strzeże. Niech Pan rozpromieni oblicze swe nad Tobą. Niech Cię obdarzy swą łaską. Niech zwróci ku Tobie oblicze swoje. I niech Cię obdarzy pokojem, pokojem.